Siemanko, dzisiaj vloga zaczniemy sobie z toalety, jest prysznica. Zobaczcie tutaj pyk, taki prysznic. O. Ostatnio tutaj byliśmy, są ochmiany, mamy tutaj Zafriko, Shavera, także myjemy się. Łukasz jest kabiny obok, będzie najlepsze. Łukasz zapomniał etiketa do Shavera, do prysznica i pani po prostu wydała mu klucze normalnie. Ale nie widziała nas wczoraj, że razem Łukasz prysznic za parking, ale powiedzieliśmy, że możemy chociaż na jednym ciągnąć. Ona bez problemu dała drugi Łukaszowi, także będzie spoko. No to myję zęby, ogarniem się, będziemy ruszać. Wracamy do domu już, nie? Zostało nam 3,5 godziny jazdy, 4? Nie, 4,5 godziny jazdy, jakoś tak. Zobaczymy, co będzie we Wrocławiu, nie? Także, zobaczcie, jak jestem zmęczony po twarzy, bo wstałem jakieś 15 minut temu. Od razu się zerwaliśmy, od razu do mycia, także, no co, kończę. Zęby i widzimy się w ciężarówce za chwilkę. No. O! Witaj się. Siema. Chyba się nie ma. Pyk, torbę zabieram. Wow. Wasy robisz? Co? Podglądam cię. Te same wychodziły. Czujesz? Nie, czuję. Zobaczcie, jaka aura. Pogoda, jaka fajna aura. Taka hiszpańska, nie? Chodźcie, prowadzę was po tym parkingu. Gdzie? O, jest dostawa do McDonalda. Jest dostawa do McDonalda, będę chodził do McDonalda. No nic, co wam mogę pokazać na tych ochmianach. Kto stał, to jest potem, że to jest dwuczęściowy parking. Pierwsza część jest tutaj, druga jest za mylią oczywiście. McDonald's aktualnie jest zamknięty. I tak musieliśmy z niego teraz skorzystać, więc wcale nas nie ma się. Mylnia jest tutaj, no to wszystko na co idziemy. Zazwyczaj tutaj całe parkingi są zawalone. Kolejnicowy dowalony, stali. Jest specjalne miejsce na chodnie. Oczywiście tam na tej drugiej części parkingu, jak wam mówiłem, zamienił. Chcieliśmy tam wcześniej ustawić, ale no pes chciał tak, że nie było dwóch miejsc obok siebie i zaparkowaliśmy tutaj. No. Bo tu jest taki zawsze przejeżdża, przejazd duży. Znaczy dużo przebiegów ciężarówek duży jest, zawsze, tu zawsze przelatując. I co, wstawiłem na kawkę. Łukasz robi śniadanko, tylko wiecie, jaki jest problem? Że nie mają pieczywa i będziemy musieli się znów cofnąć na stację i kupić pieczywo do śniadania. No, tak to bywa. Że mózgu nie mamy. Idziemy? Tak. Wodę muszę, dostałem. No dobra, to idziemy. Szybki powrót, co tam w ręku masz, co niesiesz? Kubek umyć. A, kubek. Już ty to jest. Tylko, żeby Łukasz tutaj bułki były na BP. Bo tam w tej knajpie, to wiem, że będą, ale knajpa jest dopiero od godziny 6 rano. No to trudno. I w nas. Dobrze, już tak już nie ma tego takiego ciepła jak wodę, ale tak jedziemy na upały, także weekend upalny ma być. O, co ty robisz? Kubek mówisz, tak? No patrz, to jest taki kran, ogólnie tam jeszcze jest sklep, tylko on chyba też jest teraz aktualnie zamknięty. No zobaczymy. Ej, ogólnie tutaj jest taka siłownia. Nie, czy widzicie, że to jest kartę stówkę tu kosztuje? Nie, czteropaka musisz kupić i po czteropaku wtedy masz odwagę tutaj ćwiczyć. Widzicie, co się dzieje po czteropaku? Ale sklep zamknięty. Knajpa też. No to idziemy do pani po bułeczki. Widzicie, to jest ta knajpa. Za 14 ziko, nie za 14 ziko, macie 14 ziko, ale my sobie wzięliśmy śląską i jajecznicę. Jajecznica średnia, chyba ze śląska. Super. Mi jajecznica nie smakowała, tak w mojej szczerej opinii. Chodź. Jak szybko wszedłeś, tak szybko wyszedłeś. Pani powiedziała, że sklep jest całodobowy, ale czekaj, nie świeciło się, czy mi ślepiec? Ty, on jest otwarty, ten sklep. Dobrze, szybko się z tego wykaraskałem, także sklep jest otwarty, sklep jest całodobowy. Wchodzimy. Nie, wyłączyłem, no co ty przecież. No przecież nie będę garka zostawił. Palnik, tak zostawiasz? A, ciężarówka spłonie. Co bierzemy? Kubek ile kosztuje? Weź tylko nie, żaden chleb, dwie bułki, tylko dwie bułki. Złoty 80 bułka, to jest normalna cena w takim sklepie, bo nie wiem. No to jest chleb. No tak, tak, tylko do domu się? No tak, bo co jest to? No tak, bo jest niedotykany przez ludzi. Bo to jest najgorsze, że tu kierowca rąk nie myje i pewnie dotknął. No właśnie.
Nie pamiętam, ale ludzie. Ludzie, za to się wziąłem. Ja rozumiem, ja w tym, w Krakowie taką piekarę, tu. Wychodzimy. Chlebek kupiony, pokaż ten chlebek, że tu faktycznie go mamy. No, a nie piwo. Słuchajcie, bo kto go zabiera teraz do domu? Ja go zabiorę, nie? Czy ty do siebie? Ja pewnie chleb w domu będę miał, nie? Pewnie chleb, ja nie będę miał. Ja tak szczerze wam powiem, że ja chleb w domu bardzo mało jem. Także nie wiem. Albo go zamrozimy i będziemy mieli na wyjazd. Ja go zamrożę. Zamrożę go. Będzie dobre, no bo to jest ten chleb, który krzywie nawet tam, nie? Czy tak? Bolesławiec, z Bolesławca. Warto, no. To jest, on jest spokojny, jest dobry. Dobra, śniadanie do Łukasza przyrządza. Proszę bardzo, Marko. Masz ten chleb, pomaczaj sobie, to będzie dobre, smacznie, zobaczysz. Ważne, żebyście na jadł. Co? Parówki są dla ciebie. A parówki są dla mnie, tak. Ej, ale zapowiedź, bo to się czas jemy tylko parówki. Jemy od, w sumie od początku, nie, od Tomorrowland, jak się skończył Tomorrowland, przestaliśmy dbać o dietę, o normalną figurę, ja schudłem 6 kilo. Tak, w każdym odcinku o tym gadasz? To ja przypomnę jeszcze raz, bo wrzucałeś to na swój profil, a wrzucamy to już na braci, także tak to wygląda. Dobra, ja jem i już chcesz pogadać te parówki, czy? No, wiesz co, Łukasz wam nagra zaraz, jak to wszystko wygląda. Pokaż sobie. O, tak to wygląda, ketchup, parówki po dwie sztuki, jakbyśmy się tukli. Dobra, to jemy i jedziemy. Łukasz mi nałożył. Łukasz, kawa. Mleka może to dać. Co? Chcesz mleka? Daj. Już ci daję. A, zobaczcie, Łukasz zażyczył sobie mleka. Zażyczyła sobie księżniczka mleka. Tylko on nie ma takiego tutaj zamknięcia jak ja. Księżniczka tylko król. No nie księżniczka tylko król. A, trzymaj. Chciałbym to nagrać. Co? Jak nie łapię tego kubka, ale szkoda czasu. No szkoda czasu. Ale nie, bo to jest marnowanie tego. Marnowanie... Dobra, muszę to schować i... O, zaraz szósta. No, o szóstej już, a my nie musieliśmy tutaj jakieś tam pauzy, bo... Bo mieliśmy być na ósmą. Ruszyli, zobaczcie, hiszpańska aura. Wiecie, jak jest w Hiszpanii rano? Właśnie taka aura zawsze była w Hiszpanii. Podobna. Oczywiście tutaj jest o kilkanaście stopni mniej. Chociaż w Hiszpanii też poranki były chłodne. Dobra, z prawej wolne. No i co, lecimy sobie... Zjedzone, kawka oczywiście została nam teraz na drogę. No to już czas najwyższy szyby. Wracam na bazę, sobie przemyję szyby i sobie zobaczcie, jakie szyby upalone. No nic, będzie trzeba się zatrzymać, będę wracał, ale to już jak będę wyjeżdżał w następną trasę, teraz mi się nie chce. Bo mi to nie przeszkadza szczerze, tylko to wygląda źle jak nagrywam. Tam jest Amazon naprzeciwko. Kto tutaj jeździ, ten kojarzy. Z lewej wolne. No dzisiaj wiecie, piątek, także ta szósta rano, mam nadzieję, przelecimy ten Wrocław. No i jakby nie patrzeć, zostaną tylko Katowice, te budowy i obwodnica krakowska. Ale to piątek, to tam godzina nie ma znaczenia, kiedy będzie się korkowało. No zapewne będzie. Wyjechaliśmy na autostradkę, Łukasz mi tylko napisał wiadomość. Rura. No to rura. Powiem tak, bez większych tam jakichś przygód, bez większych korków minęliśmy właśnie Wrocław. Półtora godzinki nam minęło, także jedziemy sobie tutaj małą piętnastkę wykręcić, w razie czego jakbyśmy mieli tutaj, jakby nas 4,5 nie wyszło dojazd do tego, do Krakowa. Także jedziemy tutaj na tej Witowice, tu gdzie ten McDonald's, wykręcić piętnastkę. No tak jak mówię, w razie czego jakby się mieć 45 kręcić, tak żeby tylko 30 dokręcić, a nie stać gdzieś tam 45 minut, nie? Wjechaliśmy. O, ja chciałem się ustawić tak jak tutaj ta cysterna stoi, ten silosik tutaj z autobusem. O, tak jak tu wszystko stoi, widzicie? Tu chciałem się ustawić, no ale nie ustawię się, także znajdę sobie jakieś miejsce tutaj. Gdzieś tutaj są dwa miejsca. Dobra, tutaj zaparkuję. Ja miałem wjechać w te miejsce, ale tutaj z tyłu było wolne, także dobra. Jedę do Łukasza i Łukasz sobie tutaj zaparkował. Jak tam? Jak tam? Piętnastkę, co?
To taki porozpinany. No ja tak pierdzę, bo jak mi się to rozpinamy. A, to lepiej. Weź alkohol, wziąłeś do kibelka? No, mamy alkohol. Mogę się napić? Możesz. Zobaczcie, takie coś kiedyś rozdawali w Amazonie, bo skończyła się data przydatności i rozdawali za darmo. Oczywiście to nie leżało jakby, że oni to rozdawali oficjalnie, bo raczej nie przeszłoby to w takim czymś jak Amazon. Po prostu leżało. Po prostu leżało. Nikt nie powiedział, że może, po prostu każdy wiedział, że może. Tam są dobre. To idziemy tam na lepsze, nie? A zaraz zobaczymy. Jezu, co, to by aż tak zimno, że masz ten? Co? Idziemy. Albo w McDonaldzie też jest toaleta. No, tam są ludzie z autobusu. A, tam są ludzie z autobusu, właśnie. Nie, ludzie z autobusu chodzą tutaj. Kto tam, Łukasz, przyjechał? Janotka. Rejestracja dziennika. Śledzi już. Rastplatz. Pokazuje nas. Elo. Ty, ale ty. Nie wiem, czy mi jakaś grypa znów nie łapie. Coś, no nie wyspany pewnie jesteś. Źle się czuję, no powiem wam, że źle się czuję. Marnie, zdechle. Tak, jak jasnobówki zaparkowały, ja bym nie wiadomo jakie były tutaj. A, że tutaj. No, tylko byłem taki drinkiem, to jest nigdy nie próbował. Gdzieś się próbował. I obok Paserati. Paserati zniszczany. Zachodnio polskiej, nie, na chyba. Chojnice. Andrzej, powiedz mi, znaczy ty nie jesteś Andrzej, ty jesteś Krzysiu. Krzysiu, powiedz mi, jaki masz plan działania dzisiaj? Zmień ten głos, normalnie zachowuj się na vlogu jak człowiek. Nie wiem. Ty my powinniśmy coś jeszcze jakieś śniadanie drugie, ale ja. Już myślisz? No co? Owsiankę. Banany, mam owsiankę. Ale kto chce owsiankę jeść? Nie chce się owsiankę raz jeszcze? Nie mam ochoty, bo. Nie masz nic zaprzeczenia? Nie mam, ale pomyślimy sobie za godzinę co zjeść. Może jajka? Tyle pieczywa kupiliśmy, że musimy je... Ty, właśnie może byś ugotował jajka teraz szybko. Teraz mi się nie chce. Ruszamy? O. Łukasz? Wielkie trąbienie, patrzcie. Dobra. Halo, pokaż się. No, ja już skończyłem, mój czas time out. Time out? Lecimy. Dobra. Hola! Ludzie z autobusów powysiadali. 16 minut, minutka dłużej. I można spalić maszynę. Jesteśmy właśnie już na tej trzypasmówce. Minęliśmy bramki niedawno. No i co, będziemy zjeżdżać znów na Halembę, czy jak to się nazywa, żeby zjeść drugie śniadanie. Zostało nam godzina 17. W sumie na styk byśmy dojechali, tylko że wiecie, że na styk to nie oznacza, że później mógł coś tam kombinować na tym rozładunku, tylko musiałem 30 od razu kręcić. Także no niestety zatrzymujemy się tutaj, 30 dokręcimy, zjemy. Napijemy się chyba jeszcze jednej kawy, nie wiem czy ktoś będzie chciał. No i polecimy wtedy bezpośrednio na ten rozładunek. To zostało chyba mniej niż stówka. A może nawet równa stówka? 3 km pokazuję do stacji, bo tam było oznaczone KFC, także za 3 km będziemy sobie pauzować, jeść i się bawić. Kolejny post. Tutaj coś remontują. Chciałem z tyłu zaparkować, ale nie wyjechałbym. Tu macie kolejną siłownię, widzicie? Ja się pomyliłem. Pokaż. Włosy. Co, git? No. Ja się pomyliłem i zaparkowałem sobie sam. A zapomniałem, że ty jeszcze jesteś ze mną. No właśnie. Trochę się muszę z toalety. Czy się wiercą? No to jest. Mi się nie chce do toalety, ale jestem takim ogonem Łukasza. Idę za nim. Ogon. Czemu łazisz za nim jak cień? My dzisiaj więcej skupiliśmy na nogach. Nic, kilometrów zrobiliśmy. Zium, szerokokątny. Wróciliśmy. Łukaszowi zabrakło jajek, także... Otwórz! Proszę! Z ręki do ręki. A tu co, puste? No, wróćmy. Dobra. Tam mam śmietnik. Może coś znajdę. Co on takie mokre? Mokro w lodówce. O, nie trafiłem. Ja tu pewnie nasikane, ja tu ręką ma. No zobaczcie, tu jajeczko nam się zrobiły. Tu widzę, Łukasz gary ma niepomyte. I jajka są tutaj. Ilu jajek zrobiłeś? Z 14 jajek. Oczywiście Łukasz żartuje, zrobił z... brakowało... z 6. 6, tak? Tak widzę. Na spokojnie jemy, tak? Na spokojnie.
fajnie, nie? Trzeba zapić z czymś jeszcze. Wiesz, kolą, nie? Której nie mamy. Nie no, kawę jeszcze raz zrobimy sobie, czy co? Nie. Chyba tak. Nie, chyba herbatę. Masz herbatę? Mam rumianek, chyba. O, no to rumianek wypijemy. A melisy nie masz? Melisę byś dał. Poczeć. Żeby się uspokoić. Panowie sobie tam pracują, my też pracujemy, zobaczcie, w takich oto warunkach, że możemy zjeść sobie śniadanko. Dobra, najedliśmy się i co? W drogę. Pauzunia wykręcona. Można sobie śmigać powolutku. Tak, można sobie śmigać. Dojechaliśmy na Brametki. No i chyba tylko tutaj się korkuje na chwilę obecną. Także widzicie, my tutaj, tu jest remont. Także kolega chciał wyjechać, ale to wszyscy widzą tu na cwaniaka. Nie, tutaj to ja nie wpuszczam tak serio. Tu na cwaniaka wszyscy wjeżdżają. Tutaj ja już nie jestem kulturalny. Jedziemy sobie tą budową. Już niedługo Kraków. Co on tak zajeżdża, Łukasz? Może specjalnie chce zniszczyć te skrajnie. O, aha, bo on chce uderzyć w to. Nie no, żartuję, coś mu chwieje na czepa. No co, zaraz będziemy w Krakowie, dokładnie w Skawinie, będzie mi tam zrzutkę. Tylko nie wiem, czy nas dwóch jednocześnie zrzucą, bo tam jest naprawdę mało miejsca. Tak samo jest mało miejsca do wjazdu, także tam pewnie, tam na 100% się rozdzielimy, nie będzie jednocześnie zrzutki. No i tak to będzie. Fajnie, na weekendzie kręcimy, pogoda jest elegancka, jest 26 stopni, no ale jest dopiero godzina 10.50. No i witamy ten piękny Kraków. Ledwo co już tutaj zjechaliśmy, tutaj za bramkami i od razu korek. To jest właśnie piątek w Krakowie. Właśnie tak tutaj to zazwyczaj wygląda. Jezu, powiem tak, byle te obwodnice przejechać. Nienawidzę. A to jest dopiero godzina 11.15. Nam się poszczęściło, bo akurat przed nami kierowca ciężarówki, co z bramek zjeżdżał, od razu go złapali. A to był z girteki, widziałem od razu. Także girtekę złapali, a nam się udało. Łukasz mówi, Boże, myślałem, że to mnie. A to jednak nie Łukasza, ani nie mnie. Także jedziemy. 3.27, godzinka wyjeżdżona ponad. O, widzicie? Tu się kończy, ale ja mam kochanego brata, który mnie wpuści, prawda? Wpuści czy nie wpuści brata? Puść, już mi pokazał, że mogę sobie tutaj lecieć. Widzicie, to jest kochany wreszcie. Witam, ja w Skawinie, tutaj jest żabka. Często do niej zjeżdżam, żeby sobie coś wziąć do jedzenia. Albo wodę. Znaczy zjeżdżam, tutaj, o, tu jest taka zajazdka, że możesz sobie zaparkować, nie? O, tu. No i co, jesteśmy właśnie w Skawinie, to jest Skawina. Do rozładunku zostało nam jakieś 5 km. Przejeżdżamy sobie tutaj okoliczną wioską, zwiedzamy oczywiście. Pozdrawiam ludzi ze Skawiny, którzy to oglądają. Jeżeli ktoś jest ze Skawiny, to naprawdę serdecznie pozdrawiam. No i co, na tym rondzie skręcimy sobie w prawo, bo to jest tak zwana obwodnica. O, proszę kolego, proszę. Jestem kulturalny. Czasami, powtarzam. O, lecą. Także tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność, bo nie wiem, gdzie to jedzie. Także na rondo nie wjeżdżam, bo nie wiem, gdzie to jedzie. Dobra, jadą tam, także na rondzie jesteśmy bezpieczni. Polecieli. Coś się stało zaprawdę na autostradzie. Może nie na autostradzie, może gdzie indziej. Powiem wam, aut podczas dzisiaj naszej jazdy na autostradzie bardzo mnóstwo stało. Bardzo na autostradzie A4, bo w sumie tylko nią dzisiaj jechaliśmy. Także aut było bardzo mnóstwo. Widzę tam Łukasza w oddali, on jakieś minutkę, no minutkę będzie potrzebował, żeby do mnie dojechać. My to sobie zrzucimy. No i co, tak jak się mówi, piątek, weekend w domu, nie? A nie wiem, kiedy wyjedziemy, zobaczymy, kiedy mi się będzie chciało. Ze względu na to, że też niedługo znów jakiś urlop bierzemy, wolne. Trzeba odpocząć trochę od tego transportu. Nie wiem, kiedy wolne sobie weźmiemy, nie wiem, coś tam z Łukaszem ustaliliśmy, ale jeszcze zobaczymy. Wydaje mi się, że na początku października.
ale gdzie i kiedy, to się dokładnie okaże. Wstyd mi teraz powiedzieć, bo nie pamiętam, gdzie teraz tu się zjeżdżało, czy to był pierwszy rondo, czy drugie, więc będę musiał skorzystać z nawigacji, bo naprawdę nie pamiętam, a byłem tu już 3-4 razy. Te rondo, co było wcześniej, oczywiście minąłem, trzeba było jechać prosto, czyli na drugim zjeździe. No i na tym rondzie, co teraz będzie, będzie trzeba skręcić w lewo. A w lewo, a później nie wiem gdzie. Będę musiał sobie przeanalizować, bo tak wzrokowo będę pamiętał, gdzie ta firma jest. 28 stopni, coś pięknego, byle tylko szybko to rozładować. No tak, no dzisiaj to na pewno pójdziemy na trening, będę musiał jeszcze w domu obiad ugotować. No jak w sumie dzisiaj piątek, no to nie, to na szybko coś pewnie gdzieś pójdziemy, zamówimy, bo szkoda mi dzisiaj dnia, powiem tak. Nie wiem, jakie Łukasz ma plany, pewnie z Janoczką coś będzie robił, ja też mam tam jakieś plany na weekend, wszystko jest poplanowane, także aktywnie. Weekendzik będzie spędzany. No i teraz niedługo będziemy mieli te rondo. Tutaj szyby wymieniają gdzieś, tutaj skręcasz w prawo, na rondzie dajesz w lewo i za rondem jakieś 100 metrów wymieniają szyby od ciężarówek. Miałem nieraz gdzieś tam jakiś odprysk, to mi wymienili. O, jakie ładne Porsche pojechało. Łukasz właśnie ostatnio był na tym. Kuro Detaling robili imprezę i to prawdopodobnie było te Porsche. I na rondzie trzeci zjazd, czyli na centrum, w lewo. I teraz gdzie to było? Teraz za chwilkę też będę musiał was opuścić i skorzystać z nawigacji, bo nie pamiętam dokładnie. Dobra, już wiem, będę musiał do końca tej drogi dojechać. Tylko gdzie jest Łukasz? Dobra, Łukasz już mi się wychylił. Będę musiał do końca tej drogi dojechać. Na końcu drogi znajdują się tory, jakiś znak stop. I kiedy dojadę do końca tej drogi, będę musiał skręcić w prawo. Następnie, kiedy skręcę w prawo i włączę się do tej drogi, to będę musiał jechać za jakieś 200, może 300 metrów w lewo. Od kolega chyba na pauzę w cień, tak. Tutaj kolega będzie sobie pauzę kręcił, z jakiś catering, impost, czy co to jest? Post. Będziesz kolego na vlogu. Tak jak mówiłem, jestem na końcu tej drogi. Są tory, jest znak stop. Nie kłamałem, także prawdę powiedziałem. I teraz jedziemy w prawo, oczywiście. Tutaj też jest czasami problem w godzinach szczytu z wyjazdem. Ale dobra, sprawy nic nie ma. Nie ma, możemy jechać. Dobra, i wiecie co? Będziemy jechać tutaj w lewo, ale to już pamiętam. Pamiętam mniej więcej, jak tutaj się jechało, także... Także obejdzie się bez nawigacji. Dobra, widzę, Łukasz też wyjechał. Nie tutaj. Ale mnie ręka boli. Tam gdzieś na wysokości tego traktora, co stoi. Nie, to tutaj nie, dalej. Za nim. Czyli mniej więcej tak. O! Tutaj w lewo. Tu jest zakaz wjazdu, ale to zakaz wjazdu tutaj, a nie tam jak coś. Dobra. Zjeżdżamy sobie. No ale no niestety tutaj będę musiał skorzystać z nawigacji, albo dobra, zostanę jeszcze chwilę, może będę pamiętał, gdzie to jest, bo to raczej skomplikowane właśnie to nie jest, ale kto tutaj jeździł, to wiesz, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo firm, ale tutaj to byłem tylko może, tylko w dwóch w sumie firmach tutaj byłem, pamiętam, jaka tu była ulewa, wichura, znaczy nie, o, była taka pogoda jak teraz, to było dosłownie przed Tomorrowland, to było przed Tomorrowland i wiało. Taka pogoda i nagle burza. Nic stąd, nic i wąt. Się wzięła burza. Dobra, teraz tu w prawo trzeba ustąpić pierwszeństwa. W lewej nic nie ma. Nie ma. Teraz...
Jezu, gdzie te ciężarówki czekają? One czekają tam, gdzie ja? Czy mi się wydaje? No jest zakaz zatrzymywania się. Te ciężarówki prawdopodobnie czekają tam, gdzie my. Ale ja ustawię się tutaj. To jest ta MPA z Kawina, dokładnie. Ja się tu przy prawej ustawię. Chodź tu, nie bądź. Chodź, witam z Iraku właśnie. Z Iraku. Idziemy tutaj się zarejestrować. Jest 5-4 ciężarówki łącznie z nami. Ja nigdy tutaj nie miałem żadnej ciężarówki. Tam też widzę jakiś kierowca jest. Dobra, paszport mi spadł. No okazało się, że to nie tutaj. To nie tutaj, trzeba jechać dalej. Brawo, no ale... Co oni? Co? Nie wiem. Wpiszemy i pokażę. Ulica ta sama, ale niby firmę dalej, nie tutaj. Dobra, wyjechałem. Firma jest gdzieś tutaj. Znaczy tutaj 700 metrów mi pokazuje, ale... Ale nawigujemy, że mam jechać tutaj. Przyjechaliśmy na miejsce rozładunku, Łukasz właśnie pokazuje towar, bo ma trochę inny. No i co, będziemy zrzucać, na firmie nie nagrywam, bo nie wolno. Idzie do mnie pan, także widzimy się za jakiś czas. Pokaż, co nam tu przygotowałeś. Risotto. Słuchajcie, rozładowaliśmy się. I będziemy właśnie teraz sobie szamać obiadka, bo jesteśmy mega ultra głodni, jest godzina 14. To taka odpowiednia pora, no, do kamery. Do kamery już mówisz, tak? Siema, tu Łukasz, 14 lat, interesuje się piłkodażną, motoryzacją i sportami wodnymi. Od najmniejszych... W wolnym czasie jeździsz ciężarówką, tak? Słuchaj, Łukasz, kto powiedział, że jeździsz? Prowadzisz. Ale kto powiedział, że prowadzę? Czym się wtrącasz w rozwale? Słuchajcie, nie słuchajcie go, bo to jest osoba taka, której możecie nie ufać. Wiecie, że ja mam 14 lat i nie jeszcze ciężarówką. Jak mam 14 lat, to mogę mieć 14-letnią dziewczynę, tak? No. Żartuję, oczywiście to był głupi żart. Co mówisz? Kończymy na dzisiaj tego vloga. Mam nadzieję, że wczorajszy piątkowy, nie, czwartkowy wam się podobał. Dzisiaj jest piątku, ten, który opublikowaliśmy wczoraj. No i widzimy się w następnej trasie, bo nie wiadomo, kiedy sobie jedziemy. Chyba trzeba teraz troszkę odpocząć. Wiedziałek? A może w poniedziałek. Także my mamy weekenda. Miłego oglądania, zostawcie suba i wchodźcie na profil instagramowy bracia Antosi. Zobaczcie, jaka to jest mapa tam. Zobaczycie, jakie to są zawody kulturystyczne na Instagramie. Jak będzie 10 tysięcy obserwacji na Instagramie w przeciągu miesiąca, to... To na wstecznym jedziesz przez całą A4 od Zgorzelca do Krakowa. Nie, takie, to jest takie nierealne. To po prostu. A skąd wiesz, że jest nierealne? Dobra. To ja mogę powiedzieć, że wjadę ciężarówką, solówką na rynek Krakowa. Dobra, zrobisz tak? Wjadę, no co mi z tego mandatu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymaj mi w kamerę, jak ostatnio.